To witamy wszystkich. 22 stycznia 2023, Wisła Łabajów, ośrodek narciarski na Stożku. Jak widzicie, przyjechałem trochę zawczas. Ośrodek rusza o 9, a jest pół godziny przed czasem, ale to nawet dobrze. Bez problemu, że ktoś wyjechał. No i też bez problemu zaparkował. Mam nadzieję, że dzisiaj się będzie fajnie jeździć, bez żadnych niespodzianek. Piękna zima, słuchajcie, mróz trzymie, także nic innego jeździć. No to genau jadę do wierchu. No to mamy trasa niebieska. Troszkę kamienia tam były. Mróz trzymia. Oj, to był lód. Thank you.
No, tu jest lód. Także godą niestety nie żyje Marek Plura. 52 lata miał. To był europoseł i senator u nas. W Sejmie nie zasiadał, a zasiadał też. Ale przede wszystkim był godnym reprezentantem Ślązoków. Starał się o uznanie Ślązoków za mniejszość etniczną i też za uznanie Ślązoków, śląski gotki, jako język regionalny. Także chwała mu za to. Naprawdę dużo działał, też był niepełnosprawny i działał też dużo na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Także jeszcze raz chwała mu za to wszystko, cześć jego pamięci. I no cóż, no, powikłania po grypie, niestety taką smutną wiadomość dzisiaj nadeszła. Wczoraj zmarł. Dzisiaj, że się o tym dowiedział, więc no cóż, ja tam nie sympatyzuję z żadną opcją polityczną, żeby nie było, ale zawsze popieram
ludzi, polityków też, którzy faktycznie dobrze działają do naszego regionu, a co za tym idzie też do naszego kraju. Przed chwilą widzieliście trasę niebieską, teraz widzicie trasę czerwoną. No i ja tą trasą czerwoną teraz pojadę. Nie będę filmować wszystkiego z wyciągu, z kuli tego, że tam u wierchu nic nie widać, jest mgła, więc będę filmować dopiero wtedy, jak będę zjeżdżał tą trasą. A też wiadomo, że są czynne dzisiaj dwie trasy na stożku, czerwono i niebiesko. Czarno jest nieczynna ściana, więc nie będziemy dużo filmować, bo no ileż można cały czas te same trasy filmować. Słuchajcie, ja tu był w lipcu z rowerem. Wtedy też było stulecie schroniska na stożku. Dzisiaj go nie widzimy, ale tak było. No i tak decyzja trochę spontaniczna dzisiaj była. Wczoraj w Soszów, dzisiaj stożek. Karnet do południowy 85 zł. Więc możemy jeździć co najmniej 5 godzin. Słuchajcie, po raz pierwszy się mi zdarzyło, żeby siadać na wyciąg jeszcze zanim zostanie on oficjalnie uruchomiony. Uruchomili go troszkę wcześniej i można było już jeździć, słuchajcie, prawie pół godziny przed otwarciem stoku. Także jest to tutaj bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, pani w kasie, która tam trochę się nie zorientowała, że my już są, ale oczywiście no zaczynała robota pół godziny później, nie? Oficjalnie przyszła i także się jej przyjrzał i ona mi trochę przypomina tą słynną Baśkę z internetu, czyli panią Barbarę Rogowską, tą aktorkę, bo ta aktorka jest przecież, ona w teatrze grała we Wrocławiu. Potem nakręciła te różne internetowe filmy Klatka B czy Baśka Blok. No i znano jest w internecie jako Barbara Kwarc. Dobra. No teraz już nie kręci, teraz już tylko jeździ po dyskotekach. Ale nie o internetach tutaj mowa, nie o różnych tego typu sprawach, chociaż moje filmy są w internecie, tylko o szusowaniu i jeździe na nartach, bo tym dzisiaj zajmujemy się na całego. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie, ale jadę już trasą czerwoną.
Bicie i okuńczaski rajd, a tu Klara wyłazi. I to jest właśnie schronisko na Stożku. Najstarsze w Beskidzie Śląskim. No to troszkę, że chcę tu wyspał. Na tym idzie główny szlak beskidzki, widzicie go. Ja. On idzie aż do Wołosatego. 481,2 km. Do Ustunia 20,9. Także nieźle. No tutaj jest kamienisty taki szlak, ale fajny. Ja tu za bajka już chodzi. Była tu rajza rowerowo i była też rajza piechty. Poprawimy troszkę. Aha, jeszcze po lewej Polska, a po prawej już Republika Czeska. Wynałsum my na granicy. No i czysta zima, nie jest piękno. Pewnie, że jest piękno. Oby taką była zawsze. Wodą, co najmniej do pół marca. Tu się wychodzi od wyciągu po lewej stronie. Zasilanie do wyciągu i do schroniska, a po prawej widzicie słupek graniczny. Widzicie go? Jest. Ja muszę go dotknąć. Nie będzie git. Pięknie. Pięknie, nie? No mi się nie chce do chałupy jechać. Tak, przetarty. Thank you.
pokonał jakąś dróżkę, kaj były same jakieś kępki usypane i zmierzą do tego szlaku w lesie. Jest tu śniega dość sporo, ale piękna sceneria. Miałem bliżej podejść tego szlaku, ale jak zwykle musiałem popierdzielić drogi. Tak to u mnie już jest. No ale widoczki przynajmniej są ładne. Chyba tych górek tu już nie będzie. Ładnie. Ja, z kim ci jest? No i wyłaża już na trasie narciarskiej, jak widzicie, potok se tu płynie, niezamarznięty, no to jest potok Kopydło. Ja? I teraz tam już jest trasa, ja tu chyba rowerem był, albo piechty. Widać, że bliska już jeżdżą. No i już jadę do auta. Nie wiem, czy pokazywać wam tę trasę. Nie wiem, czy baterii styknie. Może już nie wydę dowód. No bo ta trasa już pokazywał. Troszkę tutaj jeszcze można podjąć. No i co? Mamy punkt wyjścia. Chyba bym ludziska głowili. Chyba taki odważny stamtąd przyjechał. A to ja. Dobra, no to jadymy. A dzisiaj nawet też nie kładzę. Czasem nawigacja się jednak przydało. Ja, no to widzicie, wiele brzy aut. Już ja po drugi. Słuchajcie, ja tu był po pół ósmej, po pół dziewiątej. Także super dziś się było, fajnie. Udane skirajzowanie następne za tydzień. Mam nadzieję, jak gdzieś nikt, podziwiajcie się, SBI jest. SH, SWD i SO. Sosnowiec pieruński. No ale oni też mają ferie, więc damy im też pojeździć, chociaż Sosnowiec, chociaż są śląski ferie, a jakiś kretyn przyłączył Sosnowiec do województwa śląskiego. Ach, ta polityka warszawska. Dobra, to trzymcie się i do zaś.